takie warunki już mistrz świata w powietrzu. Ależ pięknie leci Dawid, ależ daleko poleciał, fantastyczny skok, on jest arcymistrzem, no to jest weekend Dawida, fantazja, 143 metry w tych warunkach, z takiego rozbiegu, krótkiego, no i przy niewielu punktach odliczonych 5,8, Dawid pokazał kapitalną klasę. Ależ to jest zawodnik, 143 metry, znowu mogliśmy mieć obawy, bo przecież tak trudne warunki, a on wyskoczył z progu jak z armaty, bardzo wysoko, leciał 143 metry, doskonale. No to porównajmy, bo 143 metry skoczył Sato, ale z szóstej belki, a Dawid z czwartej platformy, o dwa skoki niżej. Musi prowadzić, nie ma innego wyjścia i to ze sporą przewagą będzie Dawid prowadził. Ale też wysokie noty sędziowskie i tu nie ma się co dziwić. Tak daleko, za rozmiar tej skoczni przecież. 154,8 i pewne prowadzenie. O 12,9 punktów.